Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę ponownie gościć w Waszym pięknym zborze. Nie tylko budynek jest piękny, ale jeszcze piękniejsi jesteście Wy. Gdy Wasz pastor zapowiadał, że rozpoczęliście post, to moje serce tak bardzo mocno drgnęło i uradowało się, ponieważ nasz zbór w Skoczowie wczoraj również zaczął post tygodniowy, nie wiedząc w ogóle o tym, że wy zaczynacie teraz post. I z podobnego powodu, otóż zaczęliśmy obserwować, że od pewnego czasu nasila się presja na różne osoby i różnego rodzaju ataki, trudności, próby, doświadczenia w każdej sferze życia, jaką możecie sobie wyobrazić, na bardzo wiele osób. I doszliśmy do wniosku, że trzeba się temu przeciwstawić w modlitwie i poście i musimy to zrobić jako zbór w jedności, bo ta sprawa dotyczy zboru. I od jakichś 2-3 tygodni tak stałem już przed Panem i tak rozważałem to, kiedy byłby dobry termin. I ten tydzień to zdecydowanie najgorszy termin, dlatego że przez weekend byłem w Bydgoszczy, tam posługiwałem, a dzisiaj jestem tu. A we wtorki mamy spotkanie modlitewne u nas w zborze, które właśnie teraz trwa. Szczególnie kładliśmy nacisk na obecność na tej wtorkowej modlitwie, ponieważ jest tydzień modlitwy i postu. Pomyślałem, Boże, z naturalnego punktu widzenia to jest najgorszy tydzień, bo ogłaszam post i modlitwę, a mnie nawet nie będzie w zborze, gdy to będzie ogłaszane i potem na najważniejszym spotkaniu w tygodniu modlitewnym naszym mnie też nie będzie. Ale wiedziałem, że absolutnie nie możemy już czekać. W piątek wieczór zostało się absolutnie jasne, że nie możemy czekać, że tu po prostu trzeba stanąć teraz w poście i w modlitwie i przeciwstawić się temu, co diabeł usiłuje uczynić i przeciwstawić się temu jako zbór. I jestem naprawdę wdzięczny Bogu i wierzę, że u Was będzie podobnie, chociaż teraz podobno frekwencja jeszcze nie dopisuje na listach, ale ludzie w naszym zborze naprawdę stanęli na wysokości zadania. Zapełniła się lista od postów. W każdym dniu jest po kilka osób albo nawet więcej, które poszczą, ale też podzieliliśmy każdy dzień na godziny i prawie wszystko się wypełniło. Jeszcze ludzie dopisywali się na wcześniejsze i późniejsze, bo ja jestem taki miłosierny pastor i oficjalnie nie wymagałem zbyt wczesnego wstawania, ani zbyt późnego kładzenia się spać, ale widzę na liście, że ludzie dopisali godziny i wpisywali się tam. Także cieszę się ogromnie, że nasz zbór stanął mocno w tej kwestii i wierzę, że przyniesie to oczekiwany przez nas przełom. I gdy tak tu modliliśmy się, Duch Święty bardzo mocno przemówił do mojego serca, aby mówił o czymś zupełnie innym niż to, co przygotowałem. Tutaj są notatki, bardzo dobre notatki, ale słowo będzie skądinąd. Otwórzmy drugą księgę Kronik, rozdział 20. Historia, myślę, wielu z nas znana, ale wierzę, że Pan chce, abyśmy dzisiaj ponownie się nad nią pochylili, abyśmy ponownie ją rozważyli i abyśmy odnieśli ją do naszej sytuacji. Bardzo Was proszę, abyście modląc się i poszcząc pamiętali o nas, a my będziemy pamiętać o Was. To na pewno nie jest przypadek, że tak się wydarzyło. Otrzymałem zdecydowane przynaglenie Ducha Świętego, żeby zacząć już w tym tygodniu i przychodzę tu i dowiaduję się, że Wy również zaczynacie. I zaczęliście już. Chwała Bogu za to. Myślę, że Pan czyni coś ważnego pośród nas i dlatego też są przeciwności. Dlatego też wróg nie śpi i robi wszystko, żeby nas zniechęcić, żeby nas zaatakować, żebyśmy wycofali się nawet z tego terenu, który już zdobyliśmy, a co mówiąc dopiero o tym, by pójść dalej i pozyskiwać nowe tereny dla Pana, dla Jego Królestwa. I podobnie było w czasach Jehoszafata, jednego z najlepszych królów, jakich miała Juda. Bóg błogosławił temu narodowi. I wtedy właśnie nadciągnęli wrogowie. Jakiś czas potem nadciągnęli Moabici i Ammonici, a z nimi niektórzy z Maonitów na wojnę z Jehoszafatem. Zwróćcie uwagę, oni nie przyszli w pokojowych zamiarach. Nadciągnęli na wojnę.
Diabeł też nie przychodzi do nas w pokojowych zamiarach. On przychodzi na wojnę. Biblia mówi, że toczymy bój. Ci ludzie, wrogowie Izraela, wyruszyli na wojnę. Doniesiono wówczas Jehoszafatowi: nadciąga na ciebie potężne wojsko. Zza morza, z Edomu, jest już w Hason Tamar, to jest w En-Gedi, czyli są nad Jordanem. Przekroczyli Jordan. Jehoszafat przestraszył się i postanowił szukać woli Pana. Ogłosił też post w całej Judzie. Judejczycy zebrali się więc, aby szukać woli Pana. W tym celu przybyli również ludzie ze wszystkich miast Judy. Jehoszafat chciał znaleźć wolę Pana i wiedział, że w natłoku obowiązków, w natłoku spraw, z pobudzonymi emocjami przez to, co się dzieje, będzie miał kłopot, żeby znaleźć wolę Pana. I wiedział, że nie może jej szukać sam. I dlatego ogłosił post i wezwał wszystkich Judejczyków, by pościli razem z nim, by stanęli przed Panem, aby razem szukać woli Pana, aby Pan objawił swoją wolę. Wróg wyszedł na wojnę, wkroczył w granicę Judy i musimy coś z tym zrobić. Ale co? Nie możemy kierować się strachem, nie możemy kierować się ludzką mądrością. Musimy znaleźć wolę Pana, musimy znaleźć odpowiedź od Pana. Musimy odkryć Jego strategię. Wtedy Jehoszafat stanął w zgromadzeniu Judy i Jerozolimy w świątyni Pana przed nowym dziedzińcem i powiedział. Zaczął się modlić. Post zawsze jest połączony z modlitwą. Panie, Boże naszych ojców, czy Ty nie jesteś tym prawdziwym Bogiem na niebie i czy nie Ty władasz pośród wszystkich królestw narodów? Ty jesteś silny i potężny i nikt Ci się nie oprze. Czy to nie Ty, nasz Boże, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed swoim ludem Izraelem? I czy nie Ty dałeś ją potomstwu Abrahama, swojego przyjaciela na wieki? Dzięki temu zamieszkali w niej i zbudowali w niej świątynię dla Twojego imienia z przeświadczeniem. Jeśli spadnie na nas nieszczęście, miecz sądu, zaraza lub głód, to staniemy przed tą świątynią i przed Twoim obliczem, gdyż Twoje imię mieszka w tej świątyni i będziemy do Ciebie wołać w naszej niedoli, a Ty nas wysłuchasz i wybawisz. My staniemy przed Tobą w naszej niedoli, Panie, a Ty nas wysłuchasz i wybawisz. Czy wierzymy w to dzisiaj, że jeżeli w naszej niedoli, w naszych próbach, w naszych doświadczeniach staniemy przed Panem w modlitwie, indywidualnie, ale też w naszych małżeństwach, w naszych rodzinach, jako zbór, jako Kościół, jako zbory. Czy wierzymy w to, że Pan nas wysłucha i wybawi? Nie tylko nas wysłucha, tak jak urzędnicy w urzędach często wysłuchują nas, ale nie robią wiele dla nas. Albo nie mogą, albo nie za bardzo chcą, albo trzeba poczekać, albo nie spełniają jakichś kwalifikacji. Ale Biblia mówi, że jeśli w swojej niedoli staniemy przed Panem, to On nie tylko nas wysłucha, ale wybawi. I nie musimy udawać się do jakiegoś świętego miejsca, żeby nas wysłuchał, bo sami jesteśmy tym świętym miejscem. Każdy z nas jest świątynią Ducha Świętego i wspólnie budujemy mieszkanie Boże w Duchu, wspólnie budujemy Jego świątynię, w której On zamieszkuje. Tam, gdzie jesteśmy, tam jest świątynia i tam jest Bóg. Tam jest najświętsze miejsce. Tam przychodzimy do Niego. Oto właśnie teraz nadciągają na nas Ammonici, Moabici i mieszkańcy Pogórza Seir. Dobrze jest mówić Panu o naszych problemach, konkretne rzeczy mówić. Na ich ziemię nie pozwoliłeś Izraelitom wejść, kiedy szli z Egiptu. Ominęli więc ich ziemię i nie zniszczyli jej. Teraz oni odwdzięczają się nam najazdem. Chcą nas wypędzić z Twojego dziedzictwa, które dałeś nam w posiadanie. Słyszycie, co oni tu mówią? Słyszycie, o co się modlą? Rozumieją dokładnie zamysły wroga. Chcą nas wypędzić z Twojego dziedzictwa, które dałeś nam w posiadanie. Panie, ta ziemia, to dziedzictwo, to miejsce zawsze należało do Ciebie. Ono jest Twoje, ale dałeś nam je w posiadanie.
I wróg chce nas wypędzić. I wróg jest potężniejszy niż my. Nie sprostamy mu. Ale przychodzimy, Panie, do Ciebie, bo to jest Twoje dziedzictwo, bo należymy do Ciebie. Jesteśmy Twoi. Przychodzimy i mówimy Ci o tym. Potrzebujemy Twojej pomocy. Potrzebujemy Twojej interwencji. Bo kochamy to dziedzictwo. Ono jest nasze. Twoje małżeństwo jest Twoje. Ono nie należy do diabła. To mu nie oddawaj swojego małżeństwa. Stań przed Panem. W modlitwie i poście i wołaj. A Pan cię wysłucha i wybawi. Stańcie razem, mąż i żona. Twoje dzieci są darem od Pana dla ciebie. Należą do Pana i Pan dał je tobie, nie diabłu. Słyszysz, co powiedziałem? Pan nie dał twoich dzieci diabłu, tylko tobie. Nie dał ich pornografii, nie dał ich seksowi przedmałżeńskiemu, nie dał ich alkoholowi, nie dał ich narkotykom, dał je tobie. Nie dał je świeckiemu sposobowi myślenia i świeckiemu stylowi życia, dał je tobie. To jest twoje dziedzictwo. Nie ma znaczenia, czy twoje dziecko ma teraz 6 miesięcy, czy 27 lat. To jest twoje dziecko, które Pan tobie dał. Nawet jeśli już nie wychowujesz go fizycznie, nie mieszka z tobą, to jest twoje dziecko, które dał ci Pan. W związku z tym stań przed Panem. W modlitwie i poście. Stańcie przed Panem i wołajcie do Pana, a On was wysłucha i wybawi. Czy myślisz, że Bóg będzie głuchy na modlitwy rodziców, modlitwy ojca i matki o ich własne dzieci? Czy myślisz, że Bóg nie będzie słuchał? Czy myślisz, że Bóg nie ruszy do działania? Czy myślisz, że Bóg nie zacznie w potężny sposób działać? Przypomina mi się, jak Jim Cymbala w swojej książce Świeży Duch, Świeży Powiew, taki jest chyba tytuł po polsku, opowiadał o tym, jak na spotkaniu modlitewnym, mają co wtorki modlitewne spotkania. Dużo ludzi przychodzi, modlą się. I modlili się o jego córkę, która się zagubiła. Tata z mamą byli zajęci rozwojem kościoła. Tata z mamą budowali inne kościoły, zakładali inne zbory. I nagle okazało się, że gdzieś między rękami wysmyknęła im się córka. I zeszła na nie najlepszą drogę. Boleli nad tym. I w tego wtorku modlili się, modlili się, modlili się. Zbór się modlił. Bodajże nazajutrz córka dzwoni do nich, czy przyszła do nich i mówi: tato, kto się za mnie modlił? I poszła właściwą drogą. Bóg oczekuje, że jego lud przestanie plotkować. Słyszycie, co powiedziałem? Bóg oczekuje, że jego lud przestanie plotkować. Dlaczego ja to mówię? Dlatego, że to jest plaga na tych terenach. Wszyscy o tym mówią, ale nikt z tym nic nie robi. Gdy lata temu myśleliśmy z żoną, jeszcze nie byliśmy w kościele zielonoświątkowym, innym, bardzo misyjnym, żeby się przeprowadzić na te tereny, po stronie czeskiej. Ale to jest to samo. Ksiądz Cieszyński. I założyć zbór. Zapytaliśmy o to pewnego misjonarza, który po prostu całe życie oddał misjom. Wiele zborów założył. Znał też te tereny. Przyjeżdżał tu nie jeden raz. Na czeską stronę głównie. I on wszystkich by na misję wysłał. Jego wizja kościoła była taka: wszyscy jedźcie na misję. Ten kościół może opróżnić się z ludzi, jedźcie na misję. Jak ktokolwiek przychodził do niego i miał jakikolwiek najbardziej szalony pomysł, żeby jechać na misję, to mówił: to jedź. I my przyszliśmy do niego, powiedzieliśmy mu o naszym pomyśle,
I do dzisiaj nie zapomnę, co tam odpowiedział. Powiedział, no, ale pamiętajcie, że na tych terenach może wam się nie udać, bo ludzie tam plotkują. To był Amerykanin. I tak nam powiedział. To było jak zimny prysznic. Ja pomyślałem sobie, niemożliwe. Ty mówisz? Zagłożyłeś tyle zborów, wszystkich na misję wysyłasz. Masz bzika na punkcie misji i ty nas zniechęcasz i mówisz, może wam się nie udać, bo tam ludzie plotkują? Ostatnio rozmawiałem z kimś, kto jest z tych terenów. Nie powiem z jakiej denominacji, ale nie z Kościoła Zielonoświątkowego. On mówi, w naszej parafii, bardzo fajna parafia, w naszej parafii zżera nas wszystkich plotka i mnie też zżerała. Wszystko psuje. Drodzy przyjaciele, tak nie można stanąć przed Panem. Nie można modlić się do Pana i pościć, a w przerwach obgadywać innych. Post. To powinna być rezygnacja z samego siebie. Ogołocenie siebie. To post to nie jest głodówka. Czasami nam się wydaje, że jak będziemy wystarczająco długo nie jeść, to Pan Bóg stąpi na ziemię i wszystko zrobi za nas. I załatwi nasze sprawy. Ale post to nie jest głodówka. Post to jest ogołocenie samego siebie. Tak, rezygnuję z jedzenia, może z picia na jakiś czas. Ale po to, abym się nauczył rezygnować z samego siebie, abym nauczył się brać swój krzyż, abym nauczył samego siebie odmawiać sobie tego, co jest dla mnie ważne, cenne. Drodzy bracia, myślę, że Duch Święty wzywa was i nas i ludzi na tych terenach do postu od plotki. A zobaczymy wielkie przełomy. Możesz zapytać mnie, w jaki sposób się pości od plotki? Po prostu przestaje się plotkować. Po prostu nie mówi się o ludziach za ich plecami. Nie rozgłasza się różnych sensacji. Nie analizuje cudzych sytuacji. Jak się ma coś do kogoś, to się idzie do niego w duchu łagodności i się stara pojednać z tym człowiekiem. A jak nie masz, a jak się nie udaje, to bierzesz jedną albo dwie zaufane osoby, dojrzałe w Panu, idziesz z nimi i dalej próbujesz się pojednać z tym człowiekiem. Cały czas by się pojednać. O, mi się wydaje, że gdyby Jehoszafat, jego ludzie plotkowali wtedy, to nic by się nie wydarzyło. Wróg by ich pokonał. Zachęcam, byśmy przyjęli to słowo jako słowo prorocze od Pana, bo myślę, że takie ono jest. Zaczęliśmy post w dwóch zborach. Mamy poważne problemy. Ludzie zmagają się z poważnymi przeciwnościami. Wiele spraw jest do załatwienia. Wiele ziemi obiecanej, którą Bóg nam przyobiecał, jeszcze jest w ręku wroga. W Ustroniu, w Skoczowie, w sercach ludzi, których znamy. Wielu ludzi, o których się modliliśmy, jeszcze się nie nawróciło. Albo nie wróciło ze złych dróg. Post od plotki. Pora go zacząć. Post na całe życie. Czy wiesz, że Pismo Święte mówi w liście do Efezjan w rozdziale 4, wersecie 29, żeby z naszych ust nie wychodziło żadne zepsute słowo. Innymi słowy, żadna plotka, żadne oczernianie, żadne obgadywanie, nawet jedno słowo. A jeśli już chcemy coś powiedzieć, to to słowo ma być budujące dla słuchaczy, a plotka niszczy, dzieli i rani. Wzbudza nieufność. I żeby przyniosło błogosławieństwo, dosłownie łaskę w języku greckim, tym, którzy słuchają. Och, jakżeż to jest ważne. Stali zaś tak przed Panem wszyscy Judejczycy, ich dzieci, kobiety i synowie. Wszyscy stali.
Wszyscy stali. Zabrali swoje dzieci. Całe rodziny. Faraon chciał negocjować. Z Mojżeszem mówił, wypuszczę was, ale dzieci zostawicie w Egipcie. Mojżesz powiedział, chyba żartujesz. Nasze dzieci należą do nas, Faraonie, nie do ciebie. Gdzie my, tam one. Za dużo jest podziałów między pokoleniami w zborach. A Bóg mówi, jeśli chcecie widzieć moje działanie, stańcie wszyscy razem. Starsi boczą się na młodszych, młodsi na starszych. Jedni ciągną w tą stronę, drudzy w tamtą. Ale wspólny wróg nas w końcu powinien zjednoczyć. Bo to nie są przelewki. Gdy nadciąga armia wroga, która chce zająć nasze dziedzictwo, które otrzymaliśmy od Pana. To nie są żarty. Można przegrać. Można przegrać. Pan zawsze daje nam zwycięstwo, ale my nie zawsze z niego korzystamy, drodzy przyjaciele. To jest bój. To nie są rytuały religijne. I wtedy duch Pana spoczął na obecnym zgromadzeniu Jahazielu, synu Zachariasza, syna Benajasza, syna Jajela, syna Mataniasza, lewicie z potomków Asafa. Także przemówił. Oto gdy pościmy, gdy modlimy się, gdy stajemy przed Panem, Bóg wzbudza swoich proroków, którzy mówią do nas słowo prosto z Bożego tronu. Uważajcie, wy wszyscy Judejczycy i mieszkańcy Jerozolimy oraz ty, królu Jehoszafacie. Tak mówi do was Pan. Nie bójcie się i nie drżyjcie przed tym potężnym wojskiem. Nie wasza to wojna, ale Boża. Jutro wyjdźcie im naprzeciw. Będą oni szli w górę zboczem Sis, a spotkacie ich na skraju doliny, przed wejściem na pustynię Jeruel. Nie waszą rzeczą będzie przeciwko nim walczyć. Ustawcie się tam i stójcie, a zobaczycie, jak Pan pośpieszy wam na ratunek, Judo i Jerozolimo, Ustroniu i Skoczowie. Nie bójcie się i nie drżyjcie. Jutro wyjdźcie im naprzeciw, a Pan będzie z wami. Nie jeden, nie dwóch, nie trzech, nie król z radą starszych, ale wszyscy mieli wyjść naprzeciw. Wszyscy mieli stanąć w jedności. Bo to było ich wspólne dziedzictwo. Kościół jest jeden. Ciało Chrystusa jest jedno. Chrzest jest jeden, nadzieja jest jedna, Bóg i Ojciec jest jeden, miłosierny dla wszystkich, którzy Go wzywają. Jeden Pan. To jest nasz wspólny bój. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. Jeśli jeden członek doznaje czci, radują się z nim wszystkie członki. Jest jeden Kościół, jedno ciało, jeden Pan, jedno życie. Wtedy Jehoszafat pochylił się twarzą do ziemi. Oto król. Oto lider. Oto przywódca. Daje przykład. Jako pierwszy korzy się przed Panem. Oddaje mu hołd i cześć. Uznaje Jego majestat, Jego wyższość, Jego potęgę, Jego chwałę, Jego suwerenność, swoją całkowitą zależność od Niego. Król pierwszy to robi. I drodzy przyjaciele, wiem, że Pan dał wam właśnie takiego pastora. Znam go dość dobrze. On właśnie tak stoi przed Panem w pokorze. On całym sercem wielbi Pana i wywyższa Go. Nie szuka swego, szuka woli Bożej. Jeśli mieliście kiedykolwiek wątpliwości, że jest inaczej, to ja wam nie rozwiewam.
W imieniu Pana to mówię. Takiego właśnie pastora wam dał, jak Jehoszafat, który nie patrzy na innych, nie czeka, aż inni coś zrobią, ale pierwszy zawsze jest gotów oddać Bogu hołd i cześć. Takie jest jego serce. Pełne pokory i czci dla Boga. Pod takim przywództwem można wygrywać wielkie bitwy i wielkie wojny. A wszyscy Judejczycy i mieszkańcy Jerozolimy padli przed Panem w pokłonie. Tu nie chodzi o jakiś rytuał, o coś na pokaz. Tu chodzi o świadomy akt woli ukorzenia się przed Bogiem, uniżenia się przed Nim. Wszyscy to zrobili. Już nie czekał jeden na drugiego. Listy na post, listy na modlitwę zapełniły się od rana do wieczora. Wszyscy to zrobili. Nikt nie mówił, a post, no tak, post. Chrześcijanie poszczą. Znowu mamy post w kościele. Nie, oni stanęli przed Panem. Lewici zaś spośród potomków Kehata i Koracha powstali, aby wielbić Pana, Boga Izraela, bardzo donośnym głosem. Uwielbienie, modlitwa, hołd dla Pana, ukorzenie się przed Nim, ogołocenie siebie, rezygnacja z samego siebie. Oni wiedzieli, że żarty się skończyły. Jeśli mają się ostać, to muszą stanąć razem w jedności. Muszą skończyć z waśniami, z podziałami, z kłótniami, z plotkami. Z tym wszystkim, co cielesne. Ja jestem tego, a ja jestem tamtego. Paweł mówi, jak tak myślicie, że jedni są Apolosa, a drudzy Pawła, to jesteście cieleśni. To mlekiem was muszę karmić. Jesteście niemowlętami w Chrystusie. Wszyscy razem przed Panem. Bóg na to oczekuje. Bóg tego pragnie. I Bóg rusza do działania, gdy widzi, że poważnie traktujemy modlitwę naszego Pana Jezusa Chrystusa, który modlił się tuż przed męką o jedność swojego Kościoła, o jedność swoich dzieci, opartą na miłości, na szacunku, na wierze. Następnego dnia wstali wcześnie rano. Nikt już nie żartował. Wróg wkroczył w nasze granice. Bierzemy się do duchowej pracy. Bierzemy się do duchowej roboty. Następnego dnia wstali wcześnie rano i wyruszyli na pustynię Tekoa. Przed wyjściem Jehoszafat stanął i przemówił. Słuchajcie mnie, Judejczycy i mieszkańcy Jerozolimy. Zaufajcie Panu, waszemu Bogu, a doznacie wsparcia. Zaufajcie Jego prorokom, a poszczęści wam się. Wiara, żywa wiara, zaufanie Bogu i Słowu, które On posyła przez swoje sługi. Potem naradził się z ludem. Z kim się naradził? Z ludem. Naradzali się. Co zrobimy w takim razie? Pan kazał, że mamy stanąć przed naszymi wrogami. Co zrobimy? Co zrobimy najpierw? Co będzie najważniejsze? Jehoszafat nie uważał, że wie wszystko. Naradził się z ludem. Ludzie mogli się wypowiadać. Mówić o tym, co odebrali od Pana. I wyznaczył śpiewaków, którzy mieli wielbić Pana w odświętnych szatach, podążając na czele zbrojnych ze śpiewem. Wysławiajcie Pana, ponieważ na wieki trwa Jego łaska. Och, gdy pościmy, gdy modlimy się w jedności, to Bóg objawia strategię, o jakich nam się nawet nie śniło.
My tę historię znamy od szkółki niedzielnej i mówimy, wow, niesamowite. Najpierw uwielbienie, a potem zwycięstwo. Ale wtedy nikt o tym nie wiedział. Nigdzie to nie było nakazane w Biblii. Pan im to objawił. Gdy razem stanęli przed Panem, gdy razem pościli, gdy razem się modlili, gdy razem się naradzali, gdy słuchali siebie nawzajem, w szacunku, w miłości, w łagodności, Pan przemówił do nich i powiedział, zaufajcie mi, nie martwcie się, wojna należy do mnie, ja będę walczył. Doszli do wniosku, no skoro Pan będzie walczył, to może my będziemy śpiewać. Co wy na to? Skoro Pan za nas walczy, to może my będziemy śpiewać. Śpiewać o Jego łasce, która się nigdy nie kończy, jest wieczna. O tym, że jest dobry, że nas kocha, że troszczy się o Niego, że jesteśmy ludem Pana, że należymy do Niego. To właśnie rzucił w twarz Dawid Goliatowi, gdy ten bluźnił. Powiedział mu, Goliacie, ty nie wiesz, z jakim Bogiem zadarłeś. Ze mnie się śmiesz, bo jestem taki nastolatek, takie chuchro. Nawet w zbroi nie umiem chodzić. Ale zadarłeś z moim Bogiem, z naszym Bogiem. Zelżyłeś nie szeregi Saula, ale szeregi Boga żywego. Kościół należy do Pana Jezusa Chrystusa. I Szaweł też się kiedyś o tym przekonał. Gdy Jezus zatrzymał go w drodze do Damaszku i powiedział, Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Trudno ci wjeżdżać między przeciwościeniowi, czyż nie tak? Skoro Pan walczy za nas, to może zacznijmy śpiewać razem na Jego chwałę. Śpiewajmy w naszych rodzinach, w naszych domach. W kościele śpiewajmy na Jego chwałę, wielbijmy Go, wywyższajmy Go, tak jak tu już dzisiaj czyniliśmy. A kiedy wznieśli radosny okrzyk i pieśń uwielbienia, skąd się u nich wzięła radość? Przecież dopiero co się bali, dopiero co nie wiedzieli, co mają robić. Bo Królestwo Boże to nie pokój i to nie pokarm i napój. Albo wstrzymywanie się od pokarmu i napoju. Ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Ogołacamy się w czasie postu, żeby Duch Święty mógł nas napełnić. Bo jak za dużo kotletów zalega w naszym żołądku, to za mało miejsca jest dla Ducha Świętego. A kiedy wznieśli radosny okrzyk i pieśń uwielbienia, właśnie wtedy, kiedy to zrobili, dokładnie wtedy, kiedy to zrobili, nie wcześniej, nie później, Pan wprowadził w zasadzkę ciągnących na Judę Ammonitów, Moabitów i mieszkańców Pogórza Seir, tak, że zostali pobici. Czy wiesz, że Biblia mówi, Paweł obiecuje to Rzymianom, że Paweł obiecuje to Rzymianom, Pan wkrótce zetrze szatana pod waszymi stopami. On go zetrze pod waszymi stopami. On wkroczy do działania i go po prostu zetrze pod waszymi stopami. Tak naprawdę wasze stopy położy na jego łbie i zetrzecie wy go. Tyle zostanie z jego knowań. W liście do Jakuba czytamy, trzeba zbliżyć się do Boga, poddać się Bogu. W modlitwie, w poście, w pokorze, paść na Nim na twarz, a potem powstać i sprzeciwić się diabłu, powiedzieć, wystarczy, dalej nie pójdziesz. To jest dziedzictwo sług Pana, to jest ziemia Boża. My jesteśmy narodem Boga żywego. I Biblia mówi, że szatan ucieknie od nas, jak poraniony przeciwnik. Nie jestem wybitnym tenisistą. Trochę wiem o tenisie, ale jedno wiem o tenisie, że w tenisie najbardziej zabójcze są zwykle dwa uderzenia. As serwisowy, serwis.
idzie z ogromną siłą i często nie, przeciwnikowi nie udaje się go odebrać. To, jak najlepsi potrafią zaserwować piłkę, to się w głowie nie mieści. Jaka to jest prędkość, jaka siła, jaka dynamika. Ale mylilibyśmy się, gdybyśmy uważali, że ten przeciwnik, który ma odebrać ten serwis, jest na straconej pozycji. Bo jest jeszcze coś takiego jak return. Czyli odbicie pierwsze tej piłki. I ten return bardzo często jest równie zabójczy jak as. Jak serwis, przepraszam, jak serwis. Dlaczego? Bo jak ktoś jest naprawdę dobry i uda mu się odpowiednio odbić tą piłkę serwisową, która leci z ogromną prędkością, to wiecie, co się dzieje? On nie tylko wykorzystuje przy tym returnie siłę własnego uderzenia, ale wykorzystuje siłę serwisu przeciwnika, bo odbija tę piłkę. Piłka wciąż ma ogromną energię. Piłka mierzona po to, żeby pokonać go. Nagle okazuje się, że jeśli odpowiednio nią odbijesz, to ten return często jest nie do odebrania dla tego, który serwuje. I ludzie zachwycają się nie tylko serwisami, ale też returnami. Potężny serwis, niesamowity return i punkt zdobyty. Dlaczego o tym mówię? Bo Biblia właśnie uczy takiego returnu. Józef zrobił taki return, bo zaufał Panu. I powiedział swoim braciom: wy zamierzyliście to ku złemu, ale Pan obrócił to ku dobremu. Był serwis diabła i return Boży. Tyle, że rakietą był Józef. Pytanie jest, czy jestem gotów być tą rakietą, która przyjmie na siebie siłę przez wiarę, przyjmę na siebie w poście, w modlitwie, w wierze, w Słowie Bożym, w jedności. Przyjmę na siebie siłę uderzenia tego serwisu. Przyjmę tą piłkę na siebie. Tak, ja będę tą rakietą. Ja ją przyjmę przez wiarę. Powiem: Boże, tak, trzymaj to, trzymaj, trzymaj mnie. Tak, ufam Ci, że nie zginę. Ludzie, jak ta piłka leci szybko, jaka potężna, rozerwie tą rakietę. Boże, ufam Ci. I poszedł retur. Może już słyszeliście tą historię, bo wszędzie ją opowiadam. Pan dał łaskę, że w grudniu byłem na północy Nigerii wśród naszych prześladowanych braci i sióstr. Dziękuję Wam za modlitwy. I tam w jednej wiosce spotkałem pastora. Wioska nazywa się Pasakori w stanie Kaduna. W 2016 roku w grudniu islamiści z ludu Fulbe zaatakowali tę wioskę. Zabili 15 osób, grabili, mordowali, palili. Wszyscy uciekli. Spalony kościół, dom pastora, wiele innych domów. Grabili, co się dało. Przyjechali 4 ciężarówkami. Zdzierali nawet poszycie blaszane z dachu. Wszystko, co mogli wziąć, ukradli. Nikt nie przyszedł z pomocą. 2 dzieci zostało zabitych. Kobiety straciły swoich mężów, jedynych żywicieli rodzin. I wioska opustoszała. Położona w bardzo pięknym miejscu. Wśród wzgórz, lasów, znaczy buszu, drzew, traw. I po jakimś czasie Pan przemówił do tego pastora, do Stevena: chcę, żebyś wrócił do wioski. I on wrócił. Zupełnie sam. I wtedy mieszkańcy tej wioski dowiedzieli się, że ich pastor wrócił do wioski. I zaczęli wracać. I wrócili wszyscy. I nasze misje dowiedziały się o tym, co się stało w Pasakori, że ludzie wrócili. I zaczęły tam przyjeżdżać. Jedna misja odbudowała kościół, druga dom pastora. Inna zajęła się wdowami, odbudowali ich domy. Pomogli im uruchomić hodowlę świń, żeby mogły się utrzymać. I najróżniejsze inne rzeczy. I w grudniu tego roku byliśmy tam z takimi prezentami świątecznymi, żeby jeszcze ubłogosławić dzieci. Setki dzieci tam było. Powiem Wam, nie widziałem tam straumatyzowanych twarzy, straumatyzowanych dzieci, dorosłych. Ale było tak dużo radości. To było niedługo przed świętami. Gdy oni wychodzili z kościoła z tymi prezentami, dzieci wychodziły. Było tyle radości, tyle szczęścia. I tak stałem na środku tej wioski, pięknie położonej, właśnie po rozmowie z 3 wdowami. Które też były pełne ufności Panu.
I patrzyłem na tych ludzi, na te dzieci, które cieszą się, gwizdzą na gwizdkach, które tam też były, gwizdki były w tych plecakach. To bardzo fajna rzecz dla dziecka. Może sobie pogwizdać. I cieszą się, i ma... Ach! I tak się rozchodzili. I Duch Święty tak do mnie przemówił. Widzisz, to się dzieje, gdy przychodzi Jezus. Diabeł przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. A Jezus przyszedł po to, by dać nam życie i to życie w obfitości. Zachęcam, żebyście przeczytali tę historię do końca, jako zadanie domowe na dzisiejszy wieczór i zobaczyli, jak wiele Judejczycy zyskali. Nie tylko nie stracili tego, co mieli, ale jeszcze bardzo wiele zyskali, aż się w głowie nie mieści. Co Pan może uczynić dla swojego ludu, gdy Jego lud ukorzy się przed Nim, naprawdę się ukorzy. I nie wystawi do walki tylko pastora i paru innych zapaleńców, ale cały stanie w jedności. O, Pan rusza do walki za swój lud. Dzieją się wielkie rzeczy. Dzieją się przełomy. Zgubieni się odnajdują. Chorzy powstają. Grzesznicy się nawracają. Bo Pan rusza do walki za swój lud. O, niech Bóg was obficie, obficie błogosławi. Amen.